należy wskazać wartość iloczynu dwójki i logarytmu. Przedstawię trzy podejścia. W pierwszym wyznaczę wartość tego logarytmu, pamiętając o tym, aby uzyskany wynik pomnożyć przez 2. Zgodnie z definicją logarytmu, logarytm liczby 125 przy podstawie 1 piąta to wykładnik w potęgi, do której należy podnieść 1 piątą, aby uzyskać 125. Teraz przedstawiam 1 piątą jako 5 do potęgi minus pierwszej. Ponieważ po lewej stronie potęgujemy potęgę, no to możemy pomnożyć przez siebie wykładniki. To nam daje równanie, po obu stronach którego mamy potęgi o podstawie 5. Porównanie tych potęg pozwala na porównanie wykładników. Mam zatem minus w równe 3, czyli po zmianie znaku mam w równe minus 3. Jak teraz pomnożymy to minus 3 przez 2, to dostaniemy wynik z punktu D. W drugim podejściu wprowadzam tą dwójkę do logarytmu jako wykładnik odpowiedniej potęgi. Korzystam z tego znanego wzoru, tylko że prawą stronę zamieniamy na lewą. To nam daje następujący logarytm, którego wartość mam wyznaczyć. Teraz korzystam z definicji, zgodnie z którą 1 piąta do potęgi x daje 5 do potęgi 6. Ta szóstka to oczywiście iloczyn wykładników 3 i 2. Tym razem piątkę po prawej stronie zamieniamy na 1 piątą do potęgi minus pierwszej, co daje już dwie takie same podstawy po obu stronach równości, czyli x musi być równe minus 6. W trzecim podejściu, obok wykorzystanej już własności, wykorzystam jeszcze jedną, mniej znaną własność, a szkoda, która jest bardzo podobna do tej pierwszej. Mianowicie, jeśli r jest wykładnikiem potęgi w podstawie logarytmu, to mogę wyłączyć to r, ale jako odwrotność przed logarytm. Mówiąc krótko, w pierwszej własności mnożyłem logarytm przez r, no a w tej drugiej dzielimy logarytm przez r. Teraz wróćmy do pierwszego podejścia i zapiszmy podstawę logarytmu oraz liczbę logarytmowaną jako odpowiednie potęgi piątki. Skorzystając z obu wymienionych własności, wyłączam trójkę do licznika, a minus jedynkę do mianownika. Ponieważ logarytm piątki przy podstawie 5 to 1, zatem wartość tego logarytmu to po prostu minus 3. Mnożymy minus trójkę przez dwójkę i dostajemy wynik z punktu D.